Na kanale Tata Vlog kolejny odcinek z Krzyśkiem. To znaczy, nie wiem, czy kolejny, bo nie wiem, czy widzieliście wcześniejsze. Ale dzisiaj ja nauczę się gładzić ściany. Mam nadzieję, że Cię nauczę. Tak. Bo to jest ważne dla mnie, bo finanse i budżet się powoli kończy, więc trzeba troszkę więcej robić samemu. Od czego zaczynamy, Krzyśku? Mamy gładź, crazel, tak. Na wałek lub agregat, ale mamy wałek. Tak, mamy wałek do gładzi. Zobaczymy, jaką w ogóle jaka to jest konsystencja. Sprawdźmy. Nie mamy już pacheleczki. Zaraz przyniosę. Patrz, tak. Znowu jestem nieprzygotowany. Mamy spory arsenał tutaj kos. Tak. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaką potrzebujemy, żeby w ogóle tą gładź robić bez tak, tego. Tak, ale myślę, ciężko. Że tutaj u Ciebie na ścianie to wykorzystamy sobie 60. Chodzi tutaj 60, to znaczy długość 60 cm. Wystarczy, tak? Tak myślisz, że dam sobie nią radę? Dasz radę. No to dobra. Mamy gładź. Sprawdź, czy ona jest w takiej konsystencji, jak ma być. Wiesz co, rozmieszamy ją sobie. Może uciągnie pierwszy wkrętarkę. I żeby robić taką gładź, to po prostu co? No zwykła gładź i wałek. Tak. Ale jest jakiś specjalistyczny, czy nie? Wiesz co, ja bym nie dolewał wody. Zobaczymy, jak się będzie zachowywało. Mieszało się. A mi to wejdzie? Wejdzie. No i tak. Co? Poczekaj jeszcze. Nie wiem, ty gradowałeś te ściany? No, tak, ona jest przeszlifowana. Ona jest przeszlifowana i zagruntowana. Okej, okay, ściana jest wyszlifowana, zagruntowana, tak? Tak jest. Tutaj masz jakieś bobki jeszcze. Trzeba by to... Starałem się nie mieć. Czekaj, zobaczymy. Jeśli oglądacie kanał Tata Vlog, to wiecie, że tu będzie zabudowa, że sklejki, więc nie musimy tą gładzią dojeżdżać do samej góry, tylko po prostu do tej zabudowy. Tak, czyli dotąd, tak? Mhm. No i generalnie tak, ja bym na razie tą masę zostawił, zobaczymy, jak będzie się zachowywać na ścianie. Czyli po prostu moczysz sobie jak do... Aha, ja mam Ci pokazać. No nie wiem, no warto, żebyś mi chociaż pokazał, bo nie wiem, powinniśmy czy... zamoczyć wałek. Wałek to jest wałek przystosowany do gładzi, on jest ze sztucznego włosia. Takie łonowego. Zobacz. No można tak powiedzieć. Sztuczne łonowe. tak, czyli... O, może ojej, być trochę za gęste. No zaraz, czekaj. Zobaczymy. Byliśmy... Zawsze to się gładź chyba robiło normalnie. Szpachną tato. Czekaj. No. Dobra. I co? Nie, no to tak mało chyba tej gładzi zostaje na tej ścianie. Tak, trzeba... No, trochę za gęste może być, wiesz? To jest malowanie, analogiczne. Tak. Nie, bo będzie okej w sumie, będzie Ci się łatwiej robiło. A bo czyli... to jest fajne, bo to zawsze nam zostaje tak sama warstwa, nie? Bo jak no... szpachną możemy raz grubiej, raz... No tutaj widzisz, patrz, na przykład to jest bardziej rozstarte, to jest grubiej, nie? Mm-hmm. Ale wiesz, ale generalnie smarujemy sobie tam tyle, ile chcemy zaciągnąć. Jakoś, wiesz, no nie przykładamy się do tego, nie? To nie jest malowanie, tak? Ale generalnie fajnie by było, wiesz, w miarę taka sama grubość. No czyli to jest chyba najprostszy element tego całego gładziowania, bo nałożyć to może każdy, ale później, żeby to ściągnąć, żeby było równo, tak. To już takie proste chyba nie jest. No, zaraz Ci pokażę, co sam ocenisz, czy jest proste, czy nie. I co, robimy całą ścianę, czy... Bo nie, no etapami, wiesz co, fajnie jest we dwójkę robić, kiedy, wiesz, jedna osoba się nakłada, aha, na przykład, a Ty ściągasz, nie? Na przykład tak jest okej. Okay. No tu trochę za grubo poszło, ale... Okej, okay, wygląda, a może tak jest, taki gładź strukturalna. No jest to, jak kiedyś tam zaczynałem przygodę w budowlance, to były takie modne jakieś wygibaty, tak, jakieś tak. Czapki z gipsu. Nieraz się takie coś zostawiało, ewentualnie pacą się ścinało, przygładzało i to się malowało jakąś tam fajną farbą i też efekt jest dosyć ciekawy, także nie jest to głupie w sumie. Mniej roboty, nie trzeba wiesz, kończyć, tylko trzeba rozjechać wałkiem. No tak, ale jako wykonawca kasy brałem więcej, nie? No, a, no bo to jest... A, bo ja jestem artystą, a artysta, wiesz, musi odpowiednio wziąć pieniądze za swoje dzieło, nie? A.
To ma sens. Znaczy nie ma sensu, jak ktoś to robi, ale jak ja bym sobie sam robił, to to miałoby sens. No. Dobra, nie, chcesz spróbować? Tak? No to ja spróbuję, a ty będziesz już pokazywał mi drugim okiem. Tak. Czy tak, cały wałek? O kurde, ja więcej gwoździ zostawię na podłodze niż na tej ścianie. Ale dobra, łapię to, o co tu chodzi. No, no zobacz, tu masz mało, tu masz dużo, nie? Wiesz, o co chodzi? Aha. No. Już, mocz dalej. Dobra. Musi być grubo towaru na ścianie. Śmiało. Śmiało to. Zepchnij go do samego końca. Często to słyszę. No właśnie, towar musi być nałożony. Tak ręcznie też można bez kija, nie? Tak, jak chcesz, jak będzie ci wygodnie, to możesz ściągnąć ten wałek i spróbować ręcznie nakładać po prostu. Dobra, tylko wiesz co, jeszcze musisz tu dołożyć, bo tu jest mało. Na mocz? Tak. O kurde. I co? Dobrze ci idzie, jest okej. Okay. Ale to ładne jest nawet. No ja bym to zostawił. Pokój dziecięcy to może takie. Nie, no ja nie żartuję. Kiedyś takie rzeczy robiliśmy, na przykład z tynku maszynowego, jakieś takie imitacje tawertynów. Oczywiście to no, było dosyć amatorskie, tak? Ale ludziom się podobało, sam jeszcze. To najważniejsze, że płacili. U mamy w domu zrobiłem kiedyś, jak tak dopiero zaczynałem. Do tej pory ma ten tynk w przedpokoju, no taki właśnie. Sentymentu. Robimy gładzie, robimy sobie taką żyletką, kosą, raklą, nie wiem, różnie to. Jak zwał, tak zwał. Tak. Jedną, tak? Mamy jedną do dyspozycji? Nie, mamy tak, mamy tam jeszcze chłopaki mają. Ale teraz, metrówki. Przy jednej ścianie? No, myślę, że wiesz, możesz sobie na przykład 80 wziąć, możesz metrówkę, nie? Ale od tego najlepiej zacząć, bo to jest tak, że fajnie się trzyma, tak? No i po prostu jak opanujesz 60, to przechodzisz sobie na jakieś tam większe, nie? I teraz tak, jak robisz gładzie, to nie robisz czegoś takiego, że po prostu trzymasz tą kosę w ten sposób, tak? Czyli nie możesz zrobić tak na przykład, że zdzierasz tą gładź do zera. Aha, no tak. Nie robimy. Ten materiał, który nałożyłeś, tak, on musi zostać na ścianie, nie? Czyli ty po prostu musisz zrobić to w ten sposób, że musisz go, kosę przykładasz tak pod kątem i ściągasz pod kątem. Kurde. Zobacz, ile mi zostało na pacy. No nic, prawda? Dokładnie. I tak właśnie ma, właśnie to wyglądać, nie? Czyli tutaj, wiesz, troszeczkę mało jest, bo też jak obsadziłeś narożniki, to zawsze też jakaś grubość no tak. Tego gipsu, wiesz, będzie trzeba dołożyć, nie? Kurde, jakie to jest gładkie! O, jeszcze trochę. I robimy co, na dwa razy? No tak, zazwyczaj, no chyba, że producent tam na opakowaniu, przyznam się szczerze, że nie czytałem, sugeruje inaczej. Wydaje mi się, że sugerował na dwa razy. Tak. Na dwa razy, czyli najpierw sobie tak wstępnie trzeba wyrównać. OK. No to jest to, co zebrałem. No, nie? No. Kojarzysz, czyli trzeba sobie dołożyć, już później będzie z górki, nie? Tak, szpacheleczka. Tu masz. Tu trochę towaru dołożymy. Wiesz co, nie wiem, czy nie trzeba będzie go rozrzedzić troszkę. Aha. Teraz będzie moje ciągnięcie. No, tu będziesz musiał trochę nałożyć więcej gipsu, wiesz, bo... Okej. Okay. To ja ściągnę drugie. Dobra, wyprostuję ci to. Aha. I lecisz. Leci z drugim tym, ok? No. No myślę, i co, jak, aha, i takie coś, no to mi się zeszlifuje. To wiesz co, to między warstwami nie szlifujesz. To jest pierwsza warstwa, czyli aha. Po prostu tak wyrównuję sobie wstępnie. Jak przychodzi druga warstwa, to dopiero wygładzasz sobie, tak? Ale jeżeli takie coś ci się pojawia na drugiej warstwie, to też tego nie szlifujesz. No, nie jest tak gładko jak u ciebie. No bo ty masz dużo, zauważyłeś, że ty dużo mniej kładłeś towaru na ścianę, nie? Aha. No, to też właśnie o to chodzi, nie? Że tego towaru musi być odpowiednia grubość, nie? Czyli gładziowane jest może dobrze, ale za mało towaru. Tak. No, jest kurde, bo ja tu przecieram już.
No właśnie, nie? Czyli widzisz, tutaj jest była odpowiednia ilość towaru, tu masz troszeczkę mniej i to wiesz, stąd pewnie ta różnica. Czyli trzeba więcej nakładać. Dobra, moi drodzy, ja teraz biorę się za robotę. To był szybki kurs Krzyśka. Ja postaram się całą tą ścianę dokończyć i już za chwilkę to zobaczycie. Pierwsza warstwa położona, chciałbym powiedzieć bezbłędnie, ale no po prostu, jako tako. Tu nakładam również pierwszą warstwę, a za moment tu będę kładł drugą warstwę i później czekanie na wysychanie. Dobra, zaciągam tutaj tą ścianę, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Tak jak Krzysiu mówił, nie może tu dużo zostać, bo my to gładzimy, a nie ściągamy, więc nie zostało za dużo. To my wykorzystam ten materiał tutaj do kuta. Ja chciałem wiedzieć, czy tego materiału jest dużo, dobrze, czy za mało. Ja mówię, nie wiem, czy jak to wyczuć. Robię to pierwszy raz. Przy gładzie uważajcie, żeby nie popełnić głupiego błędu, który ja popełniłem. Dolałem tutaj szklankę wody, żeby to rozmieszać, żeby lepiej się kładło. Tylko wkrętarkę włączyłem zdecydowanie za wcześnie. I tutaj widać tego efekty. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, no, że to tak się skończy? Ja pierniczę. No, super. No, super. No i fajnie, no i cześć. Dobra, kładziemy drugą warstwę, tak jak mówię, lekko rozrobiłem tą gładź, żeby się na ten wałeczek jeszcze lepiej kładło. Po tej szklaneczce wody zdecydowanie lepiej ten gips gładź się nakładało. Mamy już tutaj drugą powłokę, mamy tutaj pacę, zaraz będziemy to ściągać, więc lecimy od góry do dołu. Tu tak jak Krzysiek mówił, chłopaki, lecimy pod większym kątem. Bardziej zbieramy ten materiał niż wcześniej, tak żeby to zdecydowanie bardziej wygładzić, aniżeli nie wiem co. Ale chyba tak powinno to wyglądać jak teraz. Tak to powinno wyglądać? Powinno wcześniej to skontrolować. Patrz, że teraz... Nie, no elegancko, no widzisz? Że teraz pod większym kątem, tak, nie? No... Nie? Możesz. Wiesz, no kwestia ruchu, tak? Niektórzy robią okay. Troszeczkę pod większym kątem. Teraz... Ale widzisz, więcej ci zostaje, nie? No więcej zostaje, to też oszczędność. No. No zobaczcie, no całkiem to jest gładkie, nie wiem czy to widzicie, ale jest coraz lepiej, ręka się lepiej wyrabia, tutaj nie wyszło, tu nie wyszło, tu trzeba poprawić. Dziubiemy dalej.